statyw zbudowany z kików treningowych, jeszcze lepsza sztuczna inteligencja w programach Adobe, aplikacja AI działająca bez podłączenia do internetu i wykorzystująca tylko moc obliczeniową telefonu, pożegnanie z TikTokiem oraz sekcja podcast miesiąca, w której opowiem o ciekawej formule odcinków. Cześć, ja się nazywam Marcin Hinc, a to jest seria o nazwie Przegląd czysto subiektywny, czyli ciekawe newsy w tematach bliskich podcastom i tworzeniu treści. Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz już 40 km po górskim szlaku, jesteś wycieńczony, krople potu mieszają się z kroplami krwi na twoich barkach, bo przed chwilą przechodziłeś przez jakieś krzaczory, no i nagle widzisz ten idealny pejzaż, cudowny widok, no ale jest już trochę ciemno i twój aparat będzie potrzebował trochę czasu, by zdjęcie prawidłowo naświetlić. No i właśnie dla takich chwil i pewnie wielu innych, firma Ulanzi wymyśliła statyw, którego dwie nogi są jednocześnie kijami trekkingowymi. Wydaje się to być bardzo przemyślaną konstrukcją, jak się na nią patrzy. Po odjęciu tych trzech nóg pozostaje nam do dyspozycji górna część statywu, która jest jednocześnie takim mini statywem. Dodatkowo ten mini statyw można zamontować na dole jednej z tych długich nóg, dzięki czemu mamy monopod, który może sam nawet stać w pionie, dzięki właśnie tym trzem małym nóżkom na dole. No a te trzy małe nóżki, no to właśnie z dołu przyczepiony ten mini statyw. Na dzień dzisiejszy cena tego statywu to 200 dolców. Jakość i trwałość jest mi nieznana, choć mój taki właśnie mam mały statywik od Ulanzi dla telefonu. Wytrzymał on już kilka lat ze mną, a wcześniej przed nim miałem, uwaga, taki też mini statyw od firmy Manfrotto. Droga polecana, no i ten mini statyw od Manfrotto po roku, nawet trochę krócej, mi się rozpadł. Adobe zapina swój nowy silnik Firefly 3, o którym już wcześniej tutaj wspominałem w przeglądzie czysto subiektywnym, nie pamiętam, w którymś z poprzednich. No i Adobe zapina ten swój silnik nowy Firefly 3 do wszystkiego, do czego się da. No i bardzo dobrze, no mają technologię, no to z nich niech korzystają. To jest potęga w ogóle ich rozwiązania, że mają cały pakiet aplikacji, a dodatkowe te aplikacje kapitalnie ze sobą współpracują. No i do tej wszystkiej całej współpracy mogą sobie zapinać tę jedną technologię, którą dopracowują aktualnie. No ale do rzeczy. Photoshop od teraz nie robi tylko wszelkich poprawek w naszych zdjęciach i grafikach, ale ogólnie zaprasza do tworzenia obrazów od podstaw dzięki promptom tekstowym. Podsumowując, Photoshop robi trochę więcej rzeczy niż wcześniej, ale przede wszystkim robi to dużo lepiej. Właśnie dzięki temu nowemu silnikowi. Zatem jeśli chcemy zmienić na przykład tło, podmienić jeden przedmiot na inny, czy w ogóle usunąć pewne rzeczy z obrazka, zrobimy to zachowując bardziej realistyczny efekt końcowy. Teraz ta funkcja jest dostępna w wersji beta Photoshopa, no ale każdy może ją ściągnąć. No czyli właściwie możemy teraz lepiej i sprawniej po prostu oszukiwać naszych odbiorców. Dzięki Adobe w świecie AI-ów, machine learningów i takich tam zapewne spotkałeś się również ze skrótem LLM, czyli Large Language Model. W momencie, gdy większość osób goni właśnie za tym, by być większym, by mieć dłuższego, to alternatywka, no może nie do końca alternatywka, bo będę mówił tutaj o Microsoftie, ale już powiedziałem, więc alternatywka pokazuje, że można inaczej. SLM, czyli Small Language Model, zaprezentowany niedawno był w nowej wersji przez właśnie Microsoft. Ta nowa wersja nosi nazwę PHI 3 Mini. I poza tym, że część internetu próbuje udowodnić, że ten mały może tyle samo co duży, no nie może, to najważniejszą rzeczą związaną z tego typu modelami, a może konkretnie właśnie z tym, jest to, że teoria mówi, że tego typu modele można odpalać bezpośrednio, lokalnie na telefonach. Co oznacza oczywiście, po pierwsze, że nie musimy mieć internetu, by go odpalić, a po drugie, że odpowiedź teoretycznie powinniśmy mieć dużo szybciej. No i nie wiem, jak wasze doświadczenia, chociażby z czatem GPT, ale ja zawsze śmiechnę, jak słyszę popłoch wśród ludzi, że czat GPT ma jakąś awarię, nie działa drugą godzinę i że nie można popracować. Raz to słyszałem co prawda tylko, ale też rzadko bywam gdzieś w biurach, no ale bardzo mnie to rozśmieszyło. Więc być może właśnie te mniejsze modele odpalane lokalnie na naszych mobilkach uratują nas świat. To znaczy uratują nas,
od zwolnienia. O, USA walczy z Chinami, wykorzystują do tego politykę i prawo lokalne. Oczywiście mowa o hucznym banie dla TikToka na terytorium Stanów Zjednoczonych. No i o co chodzi? A bardzo upraszczając, chodzi o to, że właściciel TikToka ma teraz od 9 miesięcy max do roku, aby się sprzedać do firmy poza Chinami. Ogólnie chodzi o to, aby po prostu firma, właściciel TikToka wyszedł z Chin, bo USA nie lubi, żeby wszystkie informacje trafiały do Chin. No więc Chińczycy na bana odpowiedzieli tak, że albo znajdą jakąś prawną ścieżkę, by jednak utrzymać ten stan sprzed banu, albo robią wypad z USA i do widzenia. Ogólnie narracja jest taka, że Ameryka mówi, że TikTok jest zagrożeniem narodowym, a Chińczycy mówią, że ban jest ograniczeniem wolności słowa dla Amerykanów. No i tak się przepychają. No a dlaczego te Chińczyki nie chcą się sprzedać? Albo rzekomo chodzi o algorytm TikToka. To chyba bardziej strzeżona tajemnica niż skład Coca-Coli. Sytuacja wydaje się słaba. Wszyscy w niej przegrywają. A nie, tak właściwie to wcale tak nie jest. Ponieważ Snapchat na całym zamieszaniu zyskał w niedawnym czasie ponad 100% więcej ruchu. Zatem gdzie dwóch się bije, wiadomo. W tym tygodniu sekcja podcastu tygodnia będzie nieco inna. Nie będzie to wycinek z odcinka, ale właśnie pokazanie całego pomysłu na serię podcastów. Ania i Maciek z podcastu Opowiedz To są właśnie na końcówce wypuszczania serii pod nazwą Alfabet Prezentacji i Wystąpień Publicznych. Są na końcówce, czyli po prostu powoli im się kończą litery alfabetu. Nie wiem co dalej, natomiast przygotowali oni tę serię tak, że codziennie wypuszczają krótki, kilkuminutowy odcinek, taki na pewno poniżej 10 minut, ale blisko 10 minut, w którym podają ważne elementy prezentacji i wystąpień publicznych. Każdego dnia właśnie te ważne elementy zaczynają się na kolejne litery alfabetu. Pomysł fajny, bo po prostu przykuwa uwagę. Moją uwagę przykuł, mam nadzieję, że waszą też. No i zachęca przy okazji do odsłuchu i do zapoznania się z twórczością Ani i Maćka. Podam przykład może jednego czy dwóch z tych odcinków. Na przykład na literę K podane było słowo kontakt. No i później Ania i Maciek tłumaczą, o co chodzi z tym kontaktem, a właściwie jedno z nich tłumaczy, bo w każdym odcinku każde z nich ma swoje słowo na daną literę. Więc K to był na przykład kontakt w jednym przypadku, natomiast na przykład na literę E było stwierdzenie łomatko. Więc jak widzicie, te słowa są bardzo luźno wymyślone, tak by po prostu pasowały do alfabetu, ale też nie o to tutaj chodzi, żeby być jakimś bardzo precyzyjnym, tylko oni dopowiadają po prostu swoją historię do danych stwierdzeń. Chodzi o świeżość w formie, no i właśnie z tego miejsca chciałem pogratulować Ani i Maćkowi za realizację tego pomysłu. To tyle w dzisiejszym przeglądzie, dzisiaj chyba trochę krócej, ale wiecie, rozumiecie, majówka. Natomiast serdecznie zapraszam na marcinhinc.substack.com do zapisania się na listę, w której co tydzień prezentuję przegląd czysto subiektywny, ale w formie takiej pigułki informacji. Zatem udanej majówki życzę i pozdrawiam z Trójmiasta. Cześć!